Panie, Tyś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Jezus posługuje się obrazem dobrego pasterza, zaczerpniętym z codzienności ludu Izraela. Tym samym pokazuje nam prawdę o sobie. On jest pasterzem swojej owczarni, czyli Kościoła. On oddał swoje życie, czyli za owce, czyli za nas. Od 58 lat w czwartą niedzielę po Wielkanocy w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Dzisiaj również zaczynają się kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Włączajmy się w tych dniach w modlitwę w tej intencji. W obecnej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Rafał poleca Bogu świętej pamięci Władysławę, Kazimierza Eugeniusza, Halinę i Grzegorza Winiarz, Bożenę Jarską i Ewę Gąsiorowską. Ja zanurzam w miłosierdziu Jezusa wszystkich parafian, dla żyjących prosząc o łaskę świętości, miłości i pokoju, dla zmarłych o życie wieczne. Naszą modlitwą także otaczamy trójkę maleńkich dzieci, które dzisiaj otrzymają piękną godność dzieci Bożych. Otaczamy naszą modlitwą także ich rodziców, chrzestnych i wszystkich tych, którzy te maleństwa noszą w swoich sercach. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Jan. Bolesław. Oliwia. O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przekazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością w imieniu tej wspólnoty, znaczę was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dzieci znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział: Przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Oto słowo Boże. Kamień wzgardzony stał się fundamentem. Kamień wzgardzony stał się fundamentem. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Kamień wzgardzony stał się fundamentem. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim Zbawcą. Kamień wzgardzony, kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Kamień wzgardzony stał się fundamentem. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Oto słowo Boże.
Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moja, moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wiemy o tym, że w stadzie są różne owce. Białe, czarne, łagodne, posłuszne. Są też i nieposłuszne, uparte, które z własnej woli odchodzą od stada na własne drogi. Jakże często niektóre te owce trafiają na manowce, ku własnemu nieszczęściu giną, zaplątane w różne okoliczności życia. I często się pytam, dlaczego tak wielu ludzi dzisiaj odchodzi z owczarni Bożej, tak wiele apostazji, tak wiele odejść, pogubień. Może to być tak, że pewność siebie, taki świat dzisiaj, modne decyzje, korzyści, a więc wypiszę się, nie zapłacę podatku w Niemczech. Proste. A może po prostu za chlebem lżejszym, obfitszym, kuszącym. Oto historia pewnej matki, która się udała do Stanów Zjednoczonych na kilka miesięcy. Intencje były piękne. Zarobić dla rodziny, męża i dwojga dorosłych już dzieci. I w jej przypadku też potwierdziło się powiedzenie, że Ameryka to łóżko i fabryka. Wracając do Polski, zanurzona w smutku i zmęczona, zwierza się towarzyszowi lotu, a taki lot trwa 9-10 godzin, a więc jest o czym rozmawiać i z kim. Pracowałam od świtu do nocy w tak zwanych serwetrowniach, kuchniach, zmywałam naczynia, szorowałam zapuszczone żydowskie domy. Fizycznie fizyczny sposób wyczerpana, zapominała, że jest żoną, matką, wolnym człowiekiem, a nawet i chrześcijanką. Szorując brudne łazienki, czuła się niewolnicą.
Powtarzała sobie ku pocieszeniu, że jeszcze jeden miesiąc. Jeszcze trochę zielonych dla rodziny w domu się przecież nie przewala. Do takiej wytrzymałości zachęcały ją także własne dzieci, którym matka przysyłała zarobione pieniądze. Swój pobyt Weronika, bo tak miała na imię ta pani, liczyła już nie w miesiące, ale w lata. Polska była daleko, do kościoła nie było czasu, a Pan Bóg przykryty pieniądzem jakby nie istniał. W międzyczasie zmarł jej mąż. Pytanie, co robić? Przyjechać na pogrzeb? Już do stanu więcej nie wróci, bo nie ma karty stałego pobytu. Została, bo dzieci prosiły. Niech mama zostanie, bo cóż tutaj może pomóc? Usłyszała w słuchawce. Została jeszcze rok. Straciła nie tylko zdrowie, ale i swoją godność, bo tak często się zdarza. Teraz wraca do Polski wycieńczona i mówi, nie wiem, nie jestem pewna, gdzie zamieszkam, nie mam własnego domu. Gdy wysyłałam pieniądze, dzieci mówiły, niech mama się nie martwi, znajdzie miejsce u nas. A teraz córka zadzwoniła i mówi, mamo, mam męża, dzieci, no jest nam ciasno. A synowa powiedziała, że ona ani jednego centa nie otrzymała. Dlatego nawet nie pozwoli synowi wyjechać samochodem na Okęcie. Niepewna, jak wróci w swoje okolice. Rodzinny dom, parafialny kościół, Bóg, wszystko stało się obce. Zmarnowany kawał życia. No oczywiście, kto z was może mi powiedzieć, słuchaj ksiądz, ale pomagała, pomogła swoim dzieciom. Ja tego nie neguję. One dzisiaj sobie żyją wygodnie. Ale dla matki nie było miejsca. I mówi, że no właśnie, wolałaby mieć dzieci biedniejsze, ale kochające mnie i Boga. Ale teraz już jest za późno. Mądre słowa, ale często przychodzą za późno. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Gdzie wdzięczność? Gdzie wrażliwość sumienia? Gdzie czas i miejsce na Boga? Bracie i siostro, świat jest piękny. Jak nie wierzysz, to będziesz wracał do domu, jeśli piechotą, a nie samochodem, to tak popatrz po ogródkach. Już i sady niektóre kwitną, i tarnina kwitnie, jak pięknie wygląda. Wracam z łazisk, to widziałem. Dlatego taki mądry jestem. A więc ten świat potrafi zawrócić człowiekowi w głowie. Dlaczego w naszym życiu potrzebne są zasady, aby w tym świecie się nie zagubić, odróżnić dobro od zła. Miłość od zachłanności, tak jak zabrakło to u tej pani Weroniki. Dobry pasterz przypomina, że zło pochodzi od człowieka. Tyle dostrzegamy oszustw, chociaż w naszym kraju to jeszcze właśnie wypuszczają oszustów, bohaterami się stają. Jak ty byś to zrobił, czy ja to? Nie? No właśnie, tak jest. A więc dzieje się, że tyle tego zła pochodzi od człowieka. Tyle przestępstw, rozbojów, a i złudnych nadziei. Złudną radość przynosi alkohol, narkotyki, zdrada czy chęć zemsty. Człowiek dziś nie chce słuchać dobrego pasterza. I myślę, że na naszych pokoleniach, od najmniejszego do najstarszego, sprawdza się przysłowie jajko mądrzejsze od kury. Myślę, że wiemy, o czym mówisz, kiedy w domu, w rodzinie mówisz do dzieci i do wnuków. A co ty tam wiesz? Tak? Dlatego w tą niedzielę dobrego pasterza
warto sobie zadać pytanie. Czy to Bóg od nas odchodzi, czy my od Boga odchodzimy? Ja wiem jedno, że komu źle, komu dokucza bieda, rozgląda się za Bogiem i szuka u Boga pomocy. A nawet często widać łzy na twarzy. I to tu w przedsionku Kościoła naszego. No cóż, Chrystus lubi poszukiwać i być poszukiwanym. Dobry pasterz zasługuje na zaufanie. Warto iść za nim. A może marzymy o kimś innym, o innych przyjaciołach, o radościach tego świata. Ale pamiętaj, że to wszystko jest kruche, krótkie i zwodnicze. Po prostu jak wszystkie ludzkie uczucia. Historia i obserwacja codziennego życia uczy nas, że chociaż w tę chrystusową owczarnię, Kościół Boży, do którego póki co wszyscy przynależymy i za chwilę te małe dzieciątka też zostały nam włączone, daj Boże, żeby do końca, żeby się nie okazało, że tylko do Komunii Świętej pierwszej, bo potem rodzice mądrzeją i dzieci też. Już to nikomu niepotrzebne. Tak? A więc daj Boże, i to trzeba się gorąco o to modlić, moi drodzy. A więc pomimo, że tą owczarnię biją prześladowania, zalewa je morze herezji, ucieczek, zdrad, wewnątrz pojawiają się pęknięcia, coraz to nowych, więcej cudownych rzeczy, grup udziwnionych, o których i Pan Bóg nawet nie może nie słyszał. I przewodników różnych cudacznych. To jednak pomimo takich właśnie różnych zachowań, moi drodzy, ten Kościół, ta owczarnia trwa i trwać będzie aż do skończenia czasów. Dlaczego tak mówię? Wiesz ty o tym, ja wiem, bo pamiętamy słowa Chrystusa z Ewangelii. Bramy piekielne go nie przemogą. Chrystus nigdy nie kłamał. Jak mogę pomóc temu pasterzowi? Przede wszystkim, moi drodzy, nie bójmy się iść pod prąd w życiu. Nie bójmy się powiedzieć w towarzystwie, ja nie piję, nie przeklinam, nie kradnę. Nie mogę tego zrobić bliźniemu. I chciałbym też, moi drodzy, abyśmy w tą czwartą niedzielę dobrego pasterza, wielkanocną, pomyśleli o naszych pasterzach. Czy cieszymy się, że są oni pośród nas, czy tylko ledwo ich znosimy? O tej naszej małej owczarni opolskiej. Przecież są kraje, a nawet parafie, gdzie nie ma księdza. I u nas też tak będzie. Jak ich postrzegamy? Czy pamiętamy o nich w naszych modlitwach? A może tylko pozwalamy sobie lub innym na niesprawiedliwą krytykę? I tylko krytykę. Pamiętaj, że bez pasterza samych owiec nie będzie nigdy owczarni. Bez gospodarza nie będzie gospodarstwa. Bez gospodyni nie będzie schludnego, czystego domu. Będą brudne okna, firanki, nieposprzątane, nieugotowane. A to wszystko można by zamknąć w słowach Pawlaka. Pamiętasz, co mówi, że ziemia bez ludzi dziczeje. Tak powiedział klasyk. Dlatego, moi drodzy, kapłan jest potrzebny mimo wszystko, bo chcemy pogrzebać dziadka, babcię, ojca, matkę, może dzieci. Chcemy, aby nasze dzieci wzięły ślub, aby ksiądz ochrzcił za chwilę te dzieciątka.
To ochrzcić może każdy, prawda? Aby tylko miał intencję ochrzczenia. I widzisz, bracie i siostro, kapłaństwo jest niezwykle zadziwiające. Samotne, a więc bardzo wygodne. Ja mam tu z was wszystkich najlepiej. Ja nie muszę się nikomu spowiadać, gdzie jadę i skąd wracam. Mam nadzieję, że wszyscy mężczyźni mnie rozumią. Póki co kapłaństwo cieszy się jeszcze szacunkiem. Przeważnie jak wyjdę na miasto, na ulicę, ludzie powiedzą pochwalony, co ksiądz robi, skąd idzie, co załatwia, co słychać, jak się masz. Bez słowa, kochanie, prawda? No właśnie. Ja ci więcej jeszcze powiem. Kapłaństwo jest dostatnie. Taca. Kolęda, wypominki, intencje, śluby, druga ręka, chrzty, pogrzeby i tak mógłbym wyliczać. A więc mówię, żyć, nie umierać. Każdy z nas to krezus. A jednak tak mało osób, które decydują się na to bogactwo. Kiedy ostatni raz były prymicje w naszej parafii? Ilu kandydatów przy takiej ofercie z naszej parafii jest w seminarium? Powiem ci, tylko nikomu nie mów. Żadnego. Dlaczego? Otóż znowu dzisiaj staje przed nami Chrystus Pan, dobry pasterz. Zmartwychwstały Odkupiciel. By i na to pytanie nam odpowiedzieć. Bo nie każdy może być blisko ołtarza. Bo nie każdy został powołany. Bo jest to wezwanie szczególne i, nie ukrywam, trudne. Bo trzeba być samotnym. Bo jeśli się wdasz w kominki w parafii, w której pracujesz i podtrzymywał będziesz kominki w parafiach, w której pracowałeś, to ci, którzy ci kominkują, sami ciebie wykończą. Trzeba być dyspozycyjnym, dobrym, cierpliwym, wyrozumiałym. I dodam jeszcze, że czystym, bo jeśli nie, to dostaniesz 10 lat więzienia i jeszcze inne długi do spłacenia. I wiecie, tak czasami myślę sobie, a i nie powiem, że się nie wkurzam na to, że choćby 5 księży uczciwie pracowało w parafii, to i tak wszyscy nas winią za grzechy jednego. Strach podnosi słuchawkę telefonu. Trzeba zostawić rodzinę, znajomych, przyjaciół i iść, gdzie Bóg przez decyzję arcybiskupa posyła. Dlatego dzisiaj, w tą czwartą niedzielę, dobrego pasterza. Chciej przyjąć Boga do serca w czasie tej Eucharystii. Proś o powołania, dobre powołania. Oddane Bogu i ludziom. Zwracam się na tej mszy świętej do młodych chłopców i dziewcząt. Błagaj o jasną decyzję twojego dalszego życia. Nie bój się iść za nim. Bo ja wiem, zostawisz wiele, ale zyskujesz wszystko.
I pamiętajmy, moi drodzy, jeśli w parafii nie ma powołań, to jest to znak, że parafia umiera. Prośmy Chrystusa, abyśmy należąc do Jego owczarni, nie dali się nikomu wyrwać z Jego ręki, abyśmy z Nim zawsze stanowili jedno w istnieniu, jedno w miłości i jedno w wieczności. Amen. Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tych dzieci, dla ich rodziców chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Prosimy Cię, aby te dzieci odrodziły się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, aby się stały żywymi członkami Kościoła Świętego. Ciebie prosimy. Prosimy, aby miłowały Boga i bliźniego według Twojej nauki. Ciebie prosimy. Polecamy także naszych bliskich zmarłych. Świętej pamięci Władysławę, Kazimierza Eugeniusza, Halinę i Grzegorza Winiarz, Bożenę Jarską, Ewę Gąsiorowską, zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej. Prosimy, aby mogli wraz z Jezusem, dobrym pasterzem, wychwalać Boga w niebie. Ciebie prosimy. Modlimy się w intencjach tych wszystkich, którzy się łączą z nami za pośrednictwem mediów. Prosimy, aby Pan Bóg wysłuchał ich wołania. Ciebie prosimy. I powierzamy naszych parafian. Prosimy o hojne Boże błogosławieństwo, o opiekę Matki Bożej, o umocnienie w ich rodzinach wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci i święty Boże. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przyniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa, Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom i służebnicom, które w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymały życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dzieci, przez sakrament chrztu od miłującego Boga, otrzymają nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawieczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. Pytam rodziców i chrzestnych. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyznanie wiary. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, nieba i ziemi?
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechu, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Jan otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Janie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy chcecie, aby Bolesław otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Bolesławie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy chcecie, aby Oliwia Anastazja otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Oliwio Anastazjo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego On sam, namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Drogie dzieci, stałyście się nowym stworzeniem i przyoblekłyście się w Chrystusa. Dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Ojcowie chrzestni podchodzą do paschału, odkładają świece od paschału. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Oczycie już wypłaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustannie działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Karmisz, Panie, nas swym ciałem, poisz z żywej krynicy. Wołasz tak was ukochałem, żem zszedł biedni grzesznicy. Z tronu nieba wysokiego, w
ognisko i serca waszego, z tronu nieba wysokiego, ognisko i serca waszego. Cóż uczynić mogłeś więcej, wszechmogący nasz Panie? Przeto niech ci serc tysięcy brzmi dziękczynne śpiewanie. Niebo, ziemia, świat ten cały pełne są twojej chwały. Niebo, ziemia, świat ten cały pełne są twojej chwały. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam wiarę. Dzięki, o Panie. Za to, że dałeś nam miłość. Dzięki, o Panie. Składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Za to, że dałeś nam siebie. Dzięki, o Panie. Tobie śpiewamy z radości. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Módlmy się. Boże, dobry pasterzu, wejrzyj łaskawie na swój lud odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy ogłoszeń. Przeżywamy dziś czwartą niedzielę wielkanocną, niedzielę dobrego pasterza, rozpoczynającą tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. W najbliższy piątek o godzinie 17 będzie nabożeństwo pokutne. W sobotę rozpoczyna się miesiąc maj, nabożeństwa majowe będziemy odprawiali codziennie o godzinie 17.30. Zadbajmy o przydrożne krzyże i kapliczki. Przez cały miesiąc maj zamiast mszy świętej o godzinie 7 będziemy śpiewali godzinki ku czci Matki Bożej. W sobotę po mszy świętej o godzinie 7.30 będzie nabożeństwo z racji pierwszej soboty miesiąca. W niedzielę po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie będzie nauk dla narzeczonych. Dziękujemy mieszkańcom ulicy nowo projektowanej i osiedlowej. Było 7 osób za posprzątanie kościoła i ofiarę 250 zł. Msza święta w ich intencji będzie 9 maja o godzinie 10. W sobotę na godzinę 9 do sprzątania prosimy wiernych z ulicy Długiej numery parzyste. W najbliższy piątek o godzinie 18 rozpoczynamy kurs ewangelizacyjny na świeżym powietrzu pod tytułem Jezus widziany oczyma czterech ewangelistów. To piękny czas,
którym będziesz mógł odkryć głębie poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech ewangelistów, ale przede wszystkim samego Jezusa. Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla Ciebie bogactwem, z którego będziesz mógł nieustannie czerpać. Zabierz ze sobą dobre oczy, serce otwarte na Boga i ludzi, Pismo Święte i notatnik, niech i Ciebie nie zabraknie. Był zakład za ofiary na Kościół jubilaci z racji 50. rocznicy ślubu 100 zł, bezimiennie 50, bezimiennie 100. W sklepiku jest prasa katolicka, Biblia rodzinna, Biblia w obrazkach dla dzieci jako prezenty na pierwszą komunię świętą, balsam kapucyński i inne maści oraz zioła. Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych. W tym tygodniu odeszli do Pana świętej pamięci Marianna Dobrowolska z Lublina, Janina Jaśkowska z Kolonii Łaziska, Teresa Goraj z ulicy Partyzanckiej, Marcin Skwira z Gór Opolskich i nasz były wikariusz naszej parafii, ksiądz Henryk Kozyra. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Dobry Jezu, a nasz Panie, wszystkim dziękujemy za udział w tej mszy świętej, tym, którzy są w Kościele i tym, którzy się gromadzą z nami za pośrednictwem mediów, rodzicom chrzestnym, najbliższej rodzinie gratulujemy synów i córek. Niech się rozwijają w łasce u Boga i ludzi. I wszystkim Wam życzymy serca, życzymy błogosławionej niedzieli, radosnego, zdrowego, rodzinnego tygodnia. Szczęść Boże! Pan z Wami. Bóg Wszechmogący, który przez narodzenie swojego Syna w czasie napełnił świat weselem, niechaj błogosławi tym nowo ochrzczonym dzieciom, aby osiągnęły pełne podobieństwo do Chrystusa. Bóg Wszechmogący, Dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi rodzicom tych dzieci i tak jak teraz Mu dziękują za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoimi dziećmi. Amen. Bóg Wszechmogący, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj udzieli obfitego błogosławieństwa swoim wiernym, tu zebranym, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce, gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe. Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie, z Tobą, Matko, tak radosne serce me. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną.